Cześć, serdeczna sesja, z tej strony Bartek i witam was w odcinku z Movie Star Planet. Tak jest. No właśnie, i mam mało czasu na powiedzenie wam więcej. Kurde. No jak ja się... Halo? Zapraszają mnie. Halo, lagam, Jan. Halo? Ja się ubrałem jak Star Wars, jestem... Ja się ubrałem w dres. Ty jesteś mistrzem jakimś. Właśnie, jestem Jedi. Jakaś typiora chce zostać swoją dziewczyną. A, ja chyba nie zaakceptowałem tego twojego, że chcesz być moim chłopakiem, bo coś źle krzyknie, coś źle. Teraz historię opowiadam, patrzcie. Wygrałem! Wygrałem. W tych majtkach i bluzie, a to jest tylko dlatego, że... po prostu nie było mnie stać na ubranie. Kurde, ale mi dopiero... mi wczytuje i przesunę, dobra. Ubierz się jak naukowy. Ja pierdziu... Znaczy. Połowa czasu już minęła, a ja dopiero mi wczytało itemy. Ha! Ale się odwaliłem. Chyba ja to wezmę, to wezmę, tu będzie naukowy. I jeszcze... Kurde, no nie patrz na mnie. Ale dobra, wstało mi. Wczytuję strasznie długo. No ale nagrywamy, bo stwierdziłem... Ona jak królowa, nie jak naukowa. Właśnie. Ja nie nagram... O! Teraz mnie wybierz, czekaj. Cokolwiek by się nie działo, to wybierz mnie. No chyba, że naprawdę będziesz wyglądał gorzej, to... A będę wyglądał, bo mi jeszcze itemów nie wczytało, już połowa minęła. To jest towarzyski. Dobra. O, patrz. O! Że same okulary powinienem dostać tego. Co, patrz, ja ledwo zdążyłem jednego itema kliknąć, żeby mi ten... Patrz, za okulary mi daj. Oh yeah! O, teraz ja. Szpieg. Szpieg. No, ja już jestem już jak szpieg. No, kto by pomyślał, że jestem szpiegiem? Oj, słuchajcie, zapowiada się, że któryś z nas wygra to, bo będziemy na siebie głosować ciągle. Pa! No, on wygląda jak szpieg. Czy jakbyś kogoś takiego na ulicy spotkał, to byś powiedział, że, nie, że jest szpiegiem? Czekaj, dobra, głosuję na ciebie. Chyba mi się uda. Też masz tak obok mnie jakiś typ. No, taki, tak. I jeden jest w drugim. Uwierz jak gwiazda roka. No dobra. A, to tego. Może Miszorek. Dobre. Jezu, jak mi dopiero teraz... Dobra. Już, szybko. Old Glory Jeans. Kurde, tutaj to. Alfin Legend. Tutaj te włoski. O, ale wyglądam. Pana mnie. Bo jest jeszcze ciemne okulary. Jak radziecki koś. Co ty masz na głowie? Nie wiem. Oh yeah! Wszystko wskazuje na to, że będziecie mieli zwycięzcę na odcinku. Czemu ja mam tak mało tego dopiero zapełnionego paska? To są te sondaże. W sondażach wygrywam. Detektyw. No był szpieg. O, ja dam takie okulary, żeby nikt nie rozpoznał. Pa. Pana mnie. Widzicie, dopiero nie wczytało mi cię jeszcze. No. O, teraz zobaczyłem. Ubierz się jak czarny. Ej, czekaj, do Mohambiego trzeba pójść. Jak mi nie wczytuje itemów, to jak tu się ubrać? O, ja już czarny, to trzeba jakiś... A ja mam łańcuch na sobie taki, wiesz, to łańcuch mam jak czarny no, mam taki. Powinieneś to wygrać. No. O co dużo mówić. Czarne włosy wezmę. Ja mam wszystko czarne. No, ale czemu mi dał pedalskie spodnie? Nie zdążyłem nic, bo... Ty masz spodnie jak modelka. Co ty za wolne w ogóle? Nie wiem, kto to taki serwer zrobił. Dobra. Bogaty i znany. Ja już jestem bogaty i znany. Niebieskie włosy. Dobra. Ja sobie spódnicę wziąłem, fajną. Ja dam sobie czapkę z dolarami. Kto tam? Gabryś, nie wchodź już tutaj więcej, dopóki się nie zawołam. O, to wezmę. No Jezu! Jezu, no jak ja nie zdążyłem w ogóle... Ja wyglądam jak bogaty i znany, halo. Jestem Miley Cyrus. A ja nie zdążyłem, czemu mi nie weszła moja spódniczka? Miałem taką ładną spódniczkę, nie? No jestem jak Miley Cyrus, na mnie głos. No tak serio, to ty jesteś najbardziej ubrany.
To też są chyba jakieś znajome, bo ciągle na siebie głosują. Rockabibl. Co to jest rock? Pa! Nie, nie mam pojęcia. Pa, za kogo ja się ubiorę? O, ja wezmę sobie takie coś. O, luju. Takie coś. A bo ja chcę te włosy, dobra. To. I to. To my nie mieliśmy się przebrać za Jezusa? Czekaj, nie widzę. Nie widzę, mi w ciebie nie wczytuję. Wszystkich mi wczytały, tylko ciebie nie. Pana mnie. Czemu jest? Nie, ubierz się jak LOL. To czekaj. Nie wiem, za kogo się można przebrać, bo ja nie znam postaci z LOL. Pantheon, o. Jak LOL, czyli byle co chyba. O, takie sobie ubiorę te. Dobra. O, to! Będę Rey Mysterio. No zobaczysz mnie, jestem Rey Mysterio. Albo Bieber jeszcze, jak mi nie wczytało maski, no. A nie, bo ty oceniasz. Mnie weź. Weź mnie. Ja bym był Rey Mysterio, ale mi tam czapki. Nie wczytało mi czapki. Ja mu kliknąłem. Dobra, ubierz się jak gotowanie. Jak kto? Gotowanie. Dobra, podstawową rzeczą jest. Najlepsze będzie to, jak mi się. Nie wczytają mi się ich wasze stroje, a będę musiał wybierać. Wygram to. To jest po prostu gotowanie. Ja nie, mi się nikt nie wczytał, nie? Mi się nikt nie przebrał w ogóle, ty też. I tak głosuję na ciebie. No spodnie masz fajne z tego co widzę. Jak rolnictwo. Rolnictwo. Jeszcze jakiś czarnuch nas ocenia. Dobra, tu jest jakaś ta. Krawat założę. Rolnicy przecież mają krawaty, nie? O, taką spódnicę. Nie weź, ta gra jest za bardzo zlagowana, żebym ja z niej coś nagrywał więcej. Oj, chyba Kubie mi wywaliło internet. To gramy sami. Zaraz sobie zobaczę, pyknę tutaj, no. Nie ma Kuby. No halo. Ale mi brakuje tylko dwóch wyborów do zwycięstwa. Ubierz się jak clown. Ej, szczerze mówiąc, to tak mnie męczy granie w tą grę, że nie będzie więcej odcinków. No chyba, że będzie 15 op w górę. 10! Wystarczy 10. Nie, no 15, bo to jest tak zabugowane jednak, że o. O, napisała coś. Przecież jest tak zabugowane, no naprawdę. Bo jestem pięknie ubrany, nieprawdaż? Kokolino. Gladiator. Halo! Wybieraj mi tu. O, to będzie to. To będzie ten ubiór. Patrzcie, jak jestem piękny. O, tu jeszcze takie włoski. I czyż to nie jest gladiator? No to jest gladiator, no. Powinienem wygrać. Rzeczywiście gladiator kurwa mać. Taki gladiator, żyło. Szczerze mówiąc, to ani nie ma mojego współgracza, ani nic nie ma, że wydaje mi się. O, witaj. Ja stąd wyszedłem, bo to jest zabugowane za bardzo. Jeszcze mogę wam tylko puścić jeden z moich filmów. Pierwszy film, jaki zrobiłem tutaj. Ale to już dawno było, nie? Bo to konto mam od paru lat, tylko nie gram na nim. Zaraz wam pokażę. Filmy. Czy moje, gdzie są moje? Ja mam grę taką, o ci panie. Dobra, wakacje w lesie, patrzcie, bo to jest świetny film, no nic, co tu dużo mówić. A tylko może mam. Aha, bo ja wyciszę mój Star Planet. Wezmę od wyciszę. Sayodo prezentuje. Wakacje w lesie. Z kropką w tytule. Co za idiota dał kropkę w tym tytule?
plus 2. Nie, wyłączę tą muzykę, bo jest jednak do dupy, dobra. Patrzcie. O, potwór! Będę wam mówił. A, potwór! No chodź tu! O! O, uderzyłem go, ale mu dałem. Nakopałem mu do dupy. Ile to jest 2 plus 2? Także tego. Nie wiem, 3. O, okej. Okay. Dobra, fajny odcinek z pewnością. Dobra, 15 AP w górę i nagrywam wam drugi. A, to jeszcze coś, żeby was zachęcić. Patrzcie. Patrzcie. Mam 2 odcinki jakiegoś filmu. Więc wam puszczę jeden. I jak będzie 15 AP w górę pod tym odcinkiem, to wam puszczę drugi na najlepszym. Na następnym, znaczy się. Dobra, uwaga. Sayodo prezentuje przygoda w klubie, już bez kropek. Nie, sorry, za bardzo się to ładuje, więc na razie, cześć. Cześć.